Dobra, siódmy. 10 kalko. Ale patrz, ósmy. 32. 41. Ale tam się dymy szykują. Dobra, lecimy. Spartiatik! Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Dodaj to? Ale susy jest. Pies sus. Ma sens pies sus? Chyba susy lepsze. Co jest? Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Policzę na miniaturce 8 odcinka? Wydawać by się czekaj, mogło, że... Czekaj, co? O czym ty garasz? Oglądany w ponad dobra. 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Ile 20 ma wyświetleń? Wiem, ale nie wiem, czy mogę go kupić. To jest problem. Moment prawdy. I już mieli nasze życie dzisiaj! Wydawać by się mogło, że nasz program składa się tylko z kilku pytań. Sean, policę! Każdy z uczestników zna na nie odpowiedzi. Maraton! Więc do naszej gry wystarczy zaledwie jedno krzesło. 1,25 prędkość. A gdzie ci się śpieszy? O, daj mi w spokoju oglądać! I zadając. Spoko, Black Blue. Jednak uwierzcie mi, nie jest to takie proste. Ale to prawda, pytanie zawsze wygląda to ostrzej niż myślałem. Ileż to razy zdarzyło się, że znaliśmy odpowiedź na pytanie, ale nie byliśmy w stanie wypowiedzieć jej na głos. Druga pytania. Areczek, do każdego FFZ. Pytania, które dziś tu padnie, odpowiedź dopisało życie. Każda odpowiedź ma swoją prawdziwą historię i trzeba nie lada odwagi, żeby się nią podzielić publicznie. FFZ. Ale właśnie na tym polega siła programu. Moment prawdy. Ale ja nie wiem, czy 20 i tak obejrzymy na streamie. Dobra, dawaj. Czy warto za nią aż tyle płacić? Przecież u nas w jeden moment można otrzymać zaprawdę 250 000 zł. Zobaczmy, kto dziś będzie próbował tego dokonać. Borys Rzeski ma 40 lat. Mieszka w Lubinie. O kurde, jest chłop. Handlowcem. Na start zawsze chłop. Marzył, by zostać aktorem. Od 14 lat żonaty z Beatą. Ojciec 3-letniego syna Krzysia. Interesuje się polityką i ekonomią. Przed programem Borys został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, już takiego Vox, no, taki plan. Borys odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy. Ale 20 i tak chyba nie obejrzymy, jak coś. Witamy w studiu Borysa Rzeskiego. Nie Mariusz. Dzień dobry, witam. Zapraszam na hotel. Dobra, dawaj Borys. Oddaję. Powiedz Borysie, co skłoniło cię do wzięcia udziału w Momencie Prawdy? Mów prawdę. Pieniądze. Mów prawdę. Właściwie któregoś dnia siedząc przed telewizorem zobaczyłem, że można wysłać SMS-a, aby móc uczestniczyć w tym programie. Ja nie mam, nie znałem Mario. Wcześniej programu. A, odpuśćcie. Tak, dla widza. Nie interesuje mnie kasa. A myślę, że bardziej szczerość wobec mojej rodziny i... Co? Mojej żony. Myślisz, że są na to przygotowani? Tak. W takim razie poznajmy twoich najbliższych. Mam na imię Beata, jestem żoną Borysa. Ty, Małgosia? Beata jaka młoda. Siostra... On ma 40 lat, ten typ, ile ona może być? 3 dychy, nie? Małgosia, siostra Borysa. Jak 60? Tomek, szwagier. Ma za koleg Wegeta. Zasady programu. W programie 21 pytań podzielonych na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań. Jeśli mówisz prawdę, wygrywasz 5 000 zł. Drugi etap to 5 czemu pytań. Czemu te kobiety wyglądają jak co druga kobieta na ulicy? Chłopie, a czego ty się spodziewałeś? Gwiazd twoich filmów, co oglądasz pod kołdrą, śmieciu w dupę? To są ludzie zwykli z ulicy przychodzą do programu. Wygrania 15 000 za każdym razem o jedno pytanie mniej. Pytania coraz bardziej osobiste, coraz trudniejsze, ale coraz większe pieniądze. Kolejno 30, 75, 125. Miałem na myśli kochany widzu. Jedno pytanie za 250 000 zł. Wszystko jasne. Tak.
Czy możemy zaczynać pierwszy etap? Proszę bardzo. A zatem, pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5000 zł. Dawaj, dawaj. Czy jesteś człowiekiem, na którym można polegać? Tak. Beato, mąż jest dla ciebie oparciem? Jest, i to dużym. Pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek zakończyłeś związek z kobietą, mówiąc do niej: żegnaj, genia, świat się zmienia? Żegnaj, genia, świat się zmienia. Tak. Ta odpowiedź to... Koniec na dziś. Prawda. Nie no, nie wyrobię. Co to jest za pytanie? Ciekaw jestem, jak genia to przyjęła. Genia miała czas na to, żeby się z tym oswoić, ponieważ akurat wsiadała do pociągu. I powiedziałem jej to na odchodnym. Dosłownie w ten sposób. Tak. Prawie filmowo, tylko że nie było romantycznie, a wręcz odwrotnie. Pytanie drugie. Opluła go pewnie. Czy uważasz się za prawdziwego twardziela? Tak. Moja teoria. Brat wali siostrę i jej mąż się dowie o tym. Ja. Druga prawdziwa odpowiedź. Co to znaczy być prawdziwym twardzielem? Troszkę w życiu swoim przeszedłem. Między innymi jestem po wylewie krwi do mózgu. Miałem trepanację i to mnie nie złamało. Jestem dalej człowiekiem takim, jakim byłem wcześniej. Nieudającego, chorego. Jestem taki, jaki jestem. Szczery? Szczery? Aż do bólu. Pytanie trzecie. Czy zdarza się, że podczas niedzielnego obiadu okłamujesz mamę, że byłeś w kościele? Tak, to prawda. Ta odpowiedź to... Inne czasy, co? Prawda. No proszę, twardziel, który boi się mamy. No tak, tak. Boi się mamy, Boga, myślę, że bo nie chodzi do kościoła. Ewentualnie nie zrobić im przykrości. I myślę, że to jest tym bardziej... w tym kierunku ukierunkowane, żeby jej nie zrobić krzywdy. Jak podgłosić głośno. Myślisz, że James Bond bał się posłyszę. Jak najbardziej. Zresztą myślę, że wszyscy kobiet się boimy. Na swój sposób. Lubisz kino akcji? Tak. Pytanie czwarte. Czy kiedykolwiek śniłeś o tym, że jesteś bohaterem mody na sukces? A gdzie? Co? To poza no, boomer humor. Tak. Co? Ta odpowiedź to... Kino akcji mody na sukces? Prawda. Przyznam się, że nie oglądam tego serialu. To jakiś horror jest? No, kino nazwijmy akcji? To w ten sposób. W jaki sposób tak. Akcja jest wartka. Wielu ludzi to się tam zmienia. Te pytania, o czym jest ten serial? O świecie mody i właściwie rodzinie, która prowadzi firmę rodzinną, produkującą rzeczy na rynek amerykański. Czyli świat ogarnia. Takich twardych ludzi. Nie. Daj nie. Czas. To bardziej traktuję jako oderwanie od rzeczywistości. A kim bym chciałbyś być w tym serialu? W jakim Może projektantem. Czwarte pytanie. Powiedziałeś prawdę. Chyba mu kibel wyrwali w nocy. W tym etapie. Na razie jest wszystko okej, okay. No. Podobny może nawet. Się zdarzyć, że pytanie będzie taki. Trudne. Właśnie, nie będziecie pasuje do tego typu. Odpowiedzi na to pytanie. Przed wami jest przycisk bezpieczeństwa. Możecie go użyć raz w programie, jeśli nie będziecie chcieli użyć. Dzięki bardzo, Szyjawio. Za 10 miesięcy. Dzięki wielkie. Ja czat. Odpowiedzi. Może wypróbujmy go. Beata, sprawdź jak działa. To dla próby. Dziękuję bardzo, dobra zmiana. Kiedy wstawisz gotika? Daj chwilę. Tak jest. W tym momencie wycofuję pytanie. Daj 2-3 dni. Odpowiedzi. To pytanie zastępuje innym. Nie wiadomo jak. Po prostu innym. Czym zajmujesz się zawodowo? Ciężko to nazwać. Niczym. Zajmuję się biznesem, ale jestem handlowcem. Mam swoje 3 obiekty, w których sprzedaję mięso, wędliny, artykuły spożywcze. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dość wcześnie, bo to było w roku 91, właściwie na skraju przemian, kiedy pan prezydent Wałęsa powiedział, że zaczynajcie interes, jeśli zaczniecie go teraz, przez 3 lata nie będziecie płacić podatków. Przerwałem studia,
Może źle, ale... Czyli ale byłeś, to ludzie, którzy żyli w komunizmie, wiedzieli, co to podatki? To on musiał być ogarnięty. Czemu nie został milionerem? Są zaopatrzeniowcem? Nie, a może ja? Właściwie tak, wszystko musiałem robić sam. Nie powiem, przy dużym udziale mojej rodziny, między innymi mamy i taty. Pytanie chyba piąte. Tak, wiśnia. Czy kiedykolwiek celowo wydałeś klientowi resztę mniejszą niż powinieneś? Nie. Ta odpowiedź to... Jak odpadnie na tym, to sadnie. Prawda. Nie okłamuję ludzi na drobne. Nie, 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 nie. Zawsze starasz się być uczciwy. Saved. Saved. Tak, staram się. Dobrze, dobre określenie. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek sprzedałeś alkohol nieletniemu? Ulala, na pewno tak. Ty, ale jak powie, to złamał prawo chyba, tak? To go będą ścigać. Tak. Ja pierdolę. Ta odpowiedź to... Chłop robotę straci. Jutro pewnie nalot ma. Prawda. Z urzędu. To nie jest zgodne z prawem. To nie jest zgodne z prawem, zgadza się. Ale dowiedziałem się dopiero o tym później. Tata. Sprzedając, no niestety teraz młodzież wygląda dużo dorośliej niż my kiedyś i po sprzedaży tego akurat było piwo. Dopiero później zobaczyłem, że cała ferajna od tych chłopców podeszła. Wyglądające już całkiem inaczej niż młody mężczyzna przychodzący do sklepu. Czyli był to nieświadomy głos. Czyli żul im kupił? Czasami tak bywa. Czy coś takiego? Mam dobrą informację. To było szóste pytanie. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałeś 5000 złotych. To jak dla żula sprzedał, to nie złamał prawa, nie? W drugim etapie 5 pytań i do wygrania 15000 złotych. No dawaj, bo na razie rozumiem, to nic się tu nie dzieje. Chłopie! Będziesz grał. Przymulę. Gram, tylko już nie nazywaj mnie twardzielem, bo widownia się już. Dobrze. A zatem rozpoczynamy drugi etap. 5 pytań do wygrania 15000 złotych. Żul złamał prawo. Bogusiu, czy twój brat miał powodzenie u kobiet? Tak. Opowiedz trochę o tym. W szkole podstawowej co roku było u nas wybierane mister szkoły. No i już nie pamiętam, 6., 7., 8. klasa zawsze Borys był na pierwszym miejscu. Korzystałeś z tego? Byłeś podrywaczem? Może bardziej... Nie, podrywaczem nie. Podobałem się kobietom, może czasami to wykorzystałem, ale to był zbyt młody wiek, jeśli myślimy o tym, o czym myślimy. Pytanie siódme. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie siebie jako amanta filmowego rozdającego autografy pięknym wielbicielkom? Pięknym? Tak. Co za gówno. Ta odpowiedź to... Prawda. O co tu w ogóle chodzi? Wiesz, wszystkie kobiety są piękne. Każda na inny sposób. Czyli rozdawałbyś wszystkim? Tak. Nie masz wrażenia, że może... Właśnie, skoro... To jest takie debilne, bo jak zadają takie dokładne pytania, to wiadomo, że jest prawda. Bardziej ogólne powinny być. Kretyni w dupę w tym zarządzie. Zgodziłeś się z powołaniem? Być może. Ale życie potoczyło się inaczej. Nie wiem, czy takie łatwe pytania. Zmuszał nas do pewnych wyborów na pewnym etapie życia. Jesteś znajomym producenta. Myślisz, że twój mąż byłby, gdyby chciał, gdyby tak się ułożyło, wielką gwiazdą filmową? Czy ma predyspozycję? Ma, a na pewno duże chęci. Czegoś mu brakuje, żeby być takim amantem, no gwiazdą? No coś tak. Czasu. No czasu, tak, dobra podpowiedź. No ale wtedy zajmowałbyś się tylko tym. I nie miałbym rodziny. Miałbyś, tak. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o poddaniu się operacji odsysania tłuszczu? Wstyd się przyznać, ale tak. No jak to wygląda, taka operacja? Co to jest? Ta odpowiedź to... Prawda.
Przeszkadza ci nadwaga? Ktoś Turek wysysa z brzucha. Problem z nadwagą miałem właściwie od dzieciństwa. W szkole podstawowej już musiałem zacząć robić pewne rzeczy, żeby móc dorównać moim kolegom. Mimo tego, że podobałem się dziewczynom, zawsze miałem taki o. Z tym, co jem, jak jem i jak dużo jem. Bo to zawsze odkładało się z przodu. Pytanie dziewiąte. Czy czasem myślisz, że z powodu swojej nadwagi nie potrafisz zaspokoić seksualnie swojej żony? Aż taki gruby nie jest. Przesady. Nie, nie myślę tak. Ta odpowiedź to... Ty jak na tym odpadnie, to sadkę dla niego fest. Prawda. Na żona tak myśli, kłamiesz. Przyznam, że tak. Czyli w sumie saved, to no. Odsysanie tłuszczu nie jest takie. Niekoniecznie. Czy żona na ogół zgadza się? Nie, łatwe pytania, typ. Łatwe. No jak widać na załączonym obrazku, już jesteśmy właściwie 15 rok po ślubie. Tak, tak. Zgadzacie się ze sobą? W większości oczywiście są rzeczy, gdzie mamy różne zdanie. Ale zawsze ale na ogół dochodzimy, tak. Dochodzimy do jakiegoś konsensusu. Pytanie dziesiąte. Opa. Czy uważasz, takie że wychowałeś sobie żonę? Nie. Nie. Czyli nie wychował, nie wyszło. Ta odpowiedź to... Musi się bardziej... Co? Co? A jednak w głębi duszy pewnie gdzieś tam byłeś przekonany, że tak. Tak wyszło. Tak wyszło na wariografię. Co to znaczy? Tak wyszło na wariografię. Ale jak sobie chował? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co to znaczy, że wychował żonę? Adoptował ją? Każdy z uczestników zostaje podpięty do wygrywacza. Skipuję, żeby nie było co zaro. Zadajemy mu ponad 100 pytań dotyczących jego życia. To, kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie, wiemy tak naprawdę po reakcji jego. Wychował lub się bił jeżeli jak któryś dzieci. Z uczestników co? Odpowie zgodnie z prawdą na 21 pytań, które mówisz? Już doskonale zna, bo słyszał je przy badaniu na wygrywaczu kłamstw, wygra ćwierć miliona złotych. Zobaczmy, kto dziś zdecydował się przeżyć swój moment prawdy. Kamil Balas ma 23 lata. Odcinek dzisiaj. Mieszka Balas? W jest słuchaczem policjalnego studium ekonomicznego. W wolnych co? Chwilach gra w drużynie piłkarskiej. Szczerość Kamila sprawdziliśmy podczas badania wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Zieliński? Jaki Zieliński? Powitajmy w studiu. Kamil Balas. Kaj, teraz się z niego śmieje. Kamil Balas, ilu. Dobry, witam. Zapraszam. To jest list. Może Patrykuś o maratonie, no. Na ponad 100 pytań. To co, next trudne? 20 odcinek? Nie, dałem radę. W tym momencie, kiedy usiadłeś na tym krześle, oczekujemy od ciebie prawdy. Myślisz, że dasz radę? Oczywiście. 21 pytań, stylu pytań maksymalnie. Składa się ten program podzielony na 6 etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na 6 pytań. Jeśli odpowiesz uczciwie, masz 5000 zł. Potem o jedno pytanie mniej, stawka rośnie. Potem będzie 5 pytań, za to 15 tysięcy, 30, 75, 125, 250. Ile chcesz dziś wygrać? 250. Dasz radę? Zobaczymy. To na pewno będzie wymagało wsparcia. W studiu są twoi bliscy. Poznajmy ich. Sylwia, dziewczyna. Sylwia, jak długo się znacie? No już ponad 3 lata. Boba? Rafinister, dzięki za 7 miesięcy. Dawno cię nie było? No mnie też, ale jestem już parę dni. Chodzicie ze sobą, tak to tak. Można powiedzieć. 6 na 10? Następna osoba, domyślam się, mama. Mama. Space Boba! Zapomniałem o tej emocji! Witam pani Urszulę. Agnieszka, siostra Kamila. Od razu poinformuję was, że jest specjalny przycisk. Jeśli nie będziecie chciały usłyszeć odpowiedzi na pytanie, użyjecie tego przycisku, ale wytłumaczę to wszystko później.
Czy możemy rozpocząć grę? Tak, to ta po środku to jest siostra czy mama? Pierwszy etap, 6 pytań. Czym się w tej chwili zajmujesz? Obecnie jestem bezrobotny. Lubię sport i gram w piłkę nożną. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Kim chciałbyś być? Jak zarabiać na swoje życie, na życie swojej rodziny? Chciałbym zostać aktorem. Został czy nie? Pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek marzyło ci się, że zostaniesz ojcem chrzestnym mafii? Tak. Ta odpowiedź to... Może nie, te pytania to samotne w tym odcinku, są tak debilne. Prawda. To jest typ pierwsza miłość programu? Myśli sobie, że to fajna robota? Na pewno interesująca. No ale pewnie też trochę stresująca i niebezpieczna. Tak jest, ja w każdym zawodzie, jakieś jest ryzyko. Taka, wiesz, ojciec chrzestny robota dla twardzieli, prawda? Można tak powiedzieć. Jesteś twardziel? Wydaje mi się, że nie, ale ogólnie nie obawiam się niczego. Drugie pytanie. Trochę taki bot. Czy jest ci wstyd, że nadal jesteś na utrzymaniu rodziców? Tak? Tak. Nie interesuje matka patrzy, jak to płaci. Wnerwiona. Przypomniał Heiser pieprzony. Koen brat Maxyka dał na Goliborde 5 zł. Siema Sparat, pozdrawiam ciebie i Feniksa mojego barego Gierczaka Maxerka w takiada i zwierzaka. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Sparat aparat. Dzięki za piątkę. A odpowiedź to... Prawda. Prawda. Dobrze idzie. Dwa pytania ale za tobą. Ale jesteś Mario Giga Chat. Rozumiem, że jakoś starasz się rodzicom pomagać. Ojciec chrzestny na garnuszku u mamy. Początki bywają trudne, rozumiesz? Jak najbardziej. Pomagam w domowych tam obowiązkach. Z matką poharać chodzi do rzeźnika. Pytanie trzecie. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zabrać mamie pieniądze z portfela bez jej wiedzy? O ja pierdzielę, tak... Ty... Takie pytanie tak nisko? To jest ostra bomba! No widać, że tak się tak. Matka śmieje. Nie z czego. Ta odpowiedź to... Czemu matka się cieszy? Bo jak zabierał pieniądze, to ich chociaż nie bił. Co? Prawda. Pani Urszulo, wiedziała pani? Nie, no żartuję. Żartowałem. A, takie drobiazgi na pewno tam, ale jakiejś większej kwoty na pewno nie wziął. Czyli uważa pani, że generalnie to drobiazgi nie ma większego znaczenia? No, no nie powinno być tak. Co sądzisz o sobie? Jakim jesteś gościem? Mamuśka. W trzech słowach. Nie powinno być tak. Szalony, rozrywkowy, dobry. Pytanie czwarte. Czy marzysz, by zbić fortunę na swojej urodzie? No jak chcę być aktorem. Tak. Ta odpowiedź to... Na czym? Czemu tak wyzywacie? Prawda. Nie podobał wam się ten chłopiec? Agnieszko, wiedziałaś, że brat ma takie marzenia? Tak. A wiesz dokładnie, w jaki sposób chciałby to zrobić? Chciałby na pewno zostać aktorem. A co jeżeli to jest młody toxic fucker? W sensie, kolega mi mówił, że jest taki aktor. Może to on? To już zresztą co powiedział sam wcześniej. Film? Reklama? Obojętna. Serial. Byle duża kasa? No wiem właśnie. Byle dobra zabawa. Nawet pasuje. Pytanie piąte. Z urody. Czy kiedykolwiek marzyłeś o rozbieranej sesji zdjęciowej dla pisma erotycznego? O kurde, to młody to. Ja pierdzielę, to on! To idol, znaczy kto? Nie wiem.
Żartowałem, bo tylko słyszałem o nim. To... I to od sąsiada kolegi. A ty? Prawda. Sylwia? Jak podoba ci się ten pomysł? No, niech robi to, co chce, nie? Byle był z tego zadowolony. Byle pieniądze przynosił. Mhm. Nie miałabyś nic przeciwko? Nie. Zrobiłbyś to dla frajdy czy dla kasy? Dlatego i dlatego. No i żeby ogólnie spróbować, wszystkiego trzeba w życiu spróbować. No tak, tak, to prawda, ale tak sobie myślę, że o takich rozbieranych sesjach to marzą przede wszystkim dziewczyny. No jeżeli ktoś by chciał obejrzeć mnie nagiego, to czemu nie? Ja pierdzielę, ale to jest on, naprawdę. Boże, ty to jest... Ty, jeżeli te serio on, to jest szansa w sumie, to jest stary program. Oczywiście do jakiejś gazety, nie? To jest sesja. Siemarka. Sylwia, jakim chłopakiem jest Kamil? Na pewno nie da się przy nim nudzić. Ma poczucie humoru. Zabawny. Pytanie szóste. Czy sprawia ci satysfakcję, kiedy uda ci się sprowokować bójkę w klubie? Jak na filmie, takie walki, że taburetem komuś zapieprzy dla jaj. Ta odpowiedź to... Nie, złe dymy. Punch Club. Prawda. To no było tano, szóste gangsta. Pytanie. Odpowiedziałeś uczciwie, mówiłeś prawdę. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałeś 5000 złotych. A propos tych bujek, to jest tak, że ty prowokujesz, resztę załatwiają koledzy, czy...? Nie, ogólnie pół na pół. Dostaję na górę, jest. Lubisz takie sytuacje? Lubię ogólnie sytuacje takie podbrankowe. Adrenalinka? Chęć tak, adrenalinę się? Przede wszystkim. Wygrywasz czy przegrywasz? No, przeważnie wygrywam. Co? Pierwszy etap za tobą. Na koncie masz 5000 złotych. Sporo pieniędzy? Nie bardzo. Gramy dalej? Gramy dalej. W drugim etapie jest się cieszą, pytania, że 5000 nie bardzo, ale przecież jest na garuszku u matki. To ile on jej kradnie? Trudniejszy. Zdaję sobie z tego sprawę. Pamiętaj, tu jest twoja dziewczyna, mama, rodzina, są widzowie i... Ile on jej kradnie? Milionów osób przed telewizorem. Dasz radę? Pozdrawiam ich. Dam radę. Emeryturę. A zatem. Matka chyba jeszcze pracuje, no bez przesady. W tym etapie 5 pytań. Lubisz grać w piłkę nożną? Tak jest. Strzeliłeś koledze gola? Borussia Dortmund, nie. A piłkarz... Nie, no nie będzie kapitana takiego, nie? Na jakiej pozycji nie będzie. Na obronie obecnie. Lubisz faulować? Tak jest. Będzie pytanie, strzeliłeś koledze gola? Czy to prawda, że przez randki z dziewczynami nie miałeś czasu na zrobienie kariery piłkarskiej? Co? Tak. Co? To byłby drugi tak, Lewandowski? To. Gdyby nie ona? Prawda. Tata, to dlatego. Tak? Tak jest. Piłkarze w twoim wieku bywają mistrzami swojego kraju, bywają mistrzami Europy, świata. On na obronie gra? Puchary. Nie żal tego? Żal, ale co zrobić? Takie jest życie. Dziewczyny były ważniejsze? No teraz jak to wszystko przemyślę, no to oczywiście no nie były ważniejsze, no ale tak wyszło. Popełniłeś błąd? Tak. Przypominam, że jeśli nie będziecie chciały usłyszeć odpowiedzi na którekolwiek z pytań, dobra, Hajzer, nie przedłużaj, to zapieprzaj. Ten przycisk. Odpowiedzi nie będzie, ja w to miejsce zadaję następne pytanie, ale to pytanie może być równie trudne, a może trudniejsze niż poprzednie. On na ławce ale jest gra? Taka możliwość. Jedna w czasie całego programu. Przypominam. Sylwia, pamiętasz moment, w którym poznaliście się z Kamilem? Nie. Tak. Nie możesz nam opowiedzieć? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Rafi dał na Golibordę 5 złotych.
Na jaką grę bardzo czekasz Rafi. Najbardziej w tym roku? Mniejsze, większe, mniejsze, większe, kurde, mniejsze, chłopie! Mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Dzięki wielkie. Jaką? Book of Dead 2 wychodzi niedługo. Pierwszą pięć koła i kręcimy. To było na placu zabaw, przed blokami. Trzy lata temu na placu zabaw? Tak, ale siedziałam wtedy na ławce z kuzynką. Nie wiem, jakie gry nawet wychodzą, no poważnie ci umrę. Jechałem rowerem. No, jechałeś rowerem. Kto pierwszy się odezwał? Kamil. Na Dying Light, to. On ciebie podrywał? Dying Light 2. Nie, wtedy powiedział tylko witam. Jedno słowo wystarczyło? No, później były inne. Pytanie ósme. Czy zdarzyło ci się założyć z kolegą o to, który z was szybciej poderwie dziewczynę? Tak. O nią chodziło? Ta odpowiedź to... Może przegrał, dlatego w programie jest. Prawda. Czy tak było w przypadku Sylwii? Nie, nie. Powiedział do niej, dawaj na pizzę, ja stawiam, mama dostała emeryturę. Sylwia to inna bajka. Prawdziwy gigaczat. No, zdarzyło się zakładać z kolegami, kto poderwie jakąś dziewczynę. Oho, i co, dobry jesteś tym? No nie, 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 nie. Ogólnie, nie jak to powiedzieć, średnio. Raz kumpel wygrał, raz ja. Serio, znasz kolegów Kamila? Znam. Jakich ma kolegów? Bardzo podobnych do siebie. Charakteru. Czy głupów. Czy z twoimi kumplami jesteście zgraną paczką? Jak najbardziej. Zawsze mogę na nich liczyć, oni na mnie. Pytanie dziewiąte. Czy zdarzyło ci się przespać z dziewczyną, którą wstydziłbyś się przedstawić swoim kolegom? Tak. Ja pierdziele, co to w ogóle ta znaczy? Ta odpowiedź to... Niezłe dymy były. Prawda. To jest znajomy random Bruce'a? Braw nie ma. Opinia kolegów jest dla ciebie bardzo ważna? Liczysz się z ich zdaniem? Liczę się z opinią kolegów, no ale też na siłę nie będę o tą opinię walczył. Vladimir, będzie sobą, tak. Spodoba mi się tak, jaki jestem, no to okej, nie? Czy koledzy pomagają ci podejmować trudne decyzje w życiu? Nie, ja sobie przeważnie sam radzę. Nieraz coś tam podpowiedzą, ale to i tak wszystko należy do mnie. Pytanie dziesiąte. Ojciec szesty, pamiętamy. Czy gdybyś musiał wybierać między Sylwią a kolegami, wybrałbyś Sylwię? Trzy lata związku tak. RIP? Ty jak na tym odpadnie trzy lata RIP? Ta odpowiedź to... Nie gigaczat? Powiedział tak. Kłamstwo, czuję, że kłamstwo. Prawda. O! No to teraz dostałeś duże brawa. Sylwia nie biła braw, ale pewnie jest szczęśliwa. Może matce Sylwii też zabiorę emeryturę dlatego. Pewnie. Czułaś się kiedyś zagrożona konkurencją kolegów? Saved? No może, saved, masz rację. Oni są rzeczywiście tak ważni dla niego? No, są bardzo ważni. No ale teraz wiesz, że jesteś ważniejszy. Kamil, czy jesteś osobą, która umie przekonywać innych do swoich racji? Tak mi się wydaje. Umiesz używać właściwych argumentów? Kiedy trzeba. To oczywiście. Pytanie 11. To jest ostatnie pytanie w tym etapie. Czy zdarza ci się agresywnie reagować, gdy ktoś cię skrytykuje? Na pewno. Tak. Jak chłop się dla jaj bije w klubie taboretem. Ta odpowiedź to... Prawda. Prawda. To było ostatnie pytanie drugiego etapu, to znaczy, że
W tym momencie na twoim koncie jest 15 tysięcy złotych. Wygrałeś 15 tysięcy. 15k tako. Powiedz, że mało? Czy nie? Jesteś zadowolony? No na razie tak. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Nie boisz się tego, że pytania w następnych rundach mogą być naprawdę trudne? No na pewno będą trudne, no ale nie obawiam się. Czy chcesz się wycofać już teraz? Za 15k by malucha kupił? Masz 15 tysięcy. Przypomnę ci, zasada jest tak, że możesz wycofać się w każdym momencie, nawet jeśli rozpoczniemy tak, trzecią fajną rundę, ale przed zadaniem pytania. Jeśli ja zadam pytanie, oczekuję uczciwej odpowiedzi, oczekuję prawdy. Jeśli nie odpowiesz albo skłamiesz, odpowiadasz. Weźmie, coś czujesz, że weźmie te 15. Czy chcesz rozpocząć trzecią rundę? Tak, chcę. O kurde, to chyba pójdzie z zerem. Sylwia, jak sądzisz, czy Kamil jest gotowy na małżeństwo? No jeszcze troszkę mu brakuje raczej. Znaczy, co? On chyba by chciał się jeszcze trochę wyszaleć. Co? Czyli nie wyobrażasz sobie już teraz, że moglibyście być małżeństwem? Znaczy ja sobie wyobrażam. No ja nie bardzo. No, za młody jestem. Pytanie 12. Czy to prawda, że nie potrafisz być wierny jednej kobiecie? Ja pierdzie, ale mogłeś mieć 15k. Prawda. Tak. A teraz odejdzie i z zerem, i bez dziewczyny, i tylko emerytura matki zostanie. Prawda. Nie mogę. Nie martwicie to? Ale w sumie on może sobie policzyć, że na przykład jak matce złamie rękę, to z odszkodowania będzie miał też 15k. Wiesz o co chodzi, więc nawet jak przegra, to i tak ma 15k. Nie, ja ufam Kamilowi mimo wszystko, myślę, że jest wierny. Że tobie jest wierny. Jest tak. Wierny czy że nie, widzowie? Nie był wierny, ale ty jesteś wyjątkiem? Tak myślę. Myślę, jesteś że nie. Jedyną kobietą w życiu Kamila, tak myślisz? Ej, sadgę dla tej Sylwii, jeżeli on się wali pytanie z jakimiś 13. Szmaciurami, który... Ty, on się wali z jakimiś typiarami, których się wstydzi nawet przed kolegami, czujesz to? Jak się nazywa taka choroba dziwna? Czy kiedykolwiek podczas uprawiania seksu z Sylwią fantazjowałeś o innych kobietach? Romans? Nie, to jest jakaś choroba. Tak. Ta odpowiedź to... Coraz bliżej 3 lata RIP. Prawda. Sylwia, mogłaś użyć przycisku. Nie zrobiłaś tego. Nie, ja wiedziałam. Nikt o tym nie pamięta. I jaka będzie odpowiedź? Wiedziałaś? Wiedziałam. No, nie przeszkadza mi to akurat. Złota dziewczyna. Czy chciałbyś założyć rodzinę? Tak. Już teraz? Nie, czy nie, czas? To tak myślę. Minimum 28 lat. Żeby coś... Za 28 lat? Zacząć działać. W tym kierunku. A ile chciałbyś mieć, czy chcielibyście mieć dzieci? Dwójkę chłopców. Pytanie 14. Czy chciałbyś, by w przeszłości twoje dzieci postępowały zgodnie z zasadami, według których sam żyjesz? Co to za ciężkie pytanie? Ty chyba, że on tak się wstydzi tego, co odpieprza, że nie? Tak. Co ja pierwszy w ogóle? Ta odpowiedź to... Prawda. Ale dumni z siebie. Jakie są te najważniejsze zasady? Okradanie matki. Przede wszystkim muszą być honorowi. Honor przede wszystkim podstawa. Wierność? A to już od nich zależy. Ja pierdzielę! To ma twoje zasady. Zadymiasz. Póki mogą, niech się bawią. Póki będą mogli. Pytanie 15. Czy zgodziłbyś się na seks za pieniądze? No ale to nie jest pytanie, wiesz, czy w związku jak jest, więc... Tak.
To coś innego, tak? Ta odpowiedź to... Tu można sobie dopowiadać. To było ostatnie pytanie w trzecim etapie. Wygrałeś 30 tysięcy złotych. To chyba serio Toxic Fucker, no. Wszystko pasuje. Ale muszę powiedzieć, że dowiaduję dawaj się dalej, dawaj dalej. O tobie coraz więcej. Powiedz, że ją zdradziłeś. Ale myślę również, że... Żeby cię w końcu zostawiła, brudzie. Dla was jest trochę nowości. Pani Urszulo. No jest, na pewno jest. Ja się nie zdziwiłam żadną odpowiedzią. Znam swojego brata i wiem, że on właśnie tak postępuje i tak myśli. Oceniasz to, czy pozostawiasz to jemu? Nie, nie. Ja uważam, że nie powinno się nikogo oceniać. To jest sprawa indywidualna każdego człowieka i sam za siebie decyduje, odpowiada. Jesteście najbliższą rodziną? Tak. Nie rozmawiacie o tego typu sprawach? Rozmawiamy, ale zostawiamy sobie taki margines rzeczy bardziej intymnych. To jest już to sprawa... To jest twoje... Tak, ja nie ingeruję. Rozumiem. Kamil, przed tobą czwarty etap. No dawaj, chodź 30 tysięcy złotych. W czwartym etapie... Co się za 30 tysięcy kupić? Jakie auto? Mogą boleć. Chcę auto sobie kupić. Dasz radę? Kurde, on chce wyjść. 30 tysięcy jest do wzięcia teraz. Kusi mnie więcej trochę. Czy cena będzie... No i. Ale mnie wnerwia ten typ. Same obszańce w programie. Jak sądzicie, Sylwia? Nie wiem, to jego decyzja. Mama? Ja bym radziła skończyć, zakończyć grę. BMW sobie kupi? Też. No idź! No co ty pieprzysz? Kamil, ta decyzja należy do ciebie. Ty grasz o pieniądze. Nie, to no jest on twoje nie pójdzie, życie. On idzie za to domu. To jest twoja prawda. Tylko ty decydujesz. Czy chcesz wziąć udział w czwartym etapie? No chłopie, takie łatwe pytania. Trudna decyzja teraz właśnie jest. Zastanów się, spokojnie. No dawaj! Kurde! Wnerwieją! Przestań! Nie no, kurde, chyba odejdzie z programu, bo to końcówka. Trudna decyzja teraz właśnie jest. Sadgę. Zastanów się, spokojnie. Spoiler to był? Może zrobię im na przekór. Graj, graj, graj! Graj i przegraj! Rezygnuję. Co?! Jest. Czy to jest twoja ostateczna decyzja? Tak. Kamil? Boże. Chciałbym, żebyś utwierdził się w swojej decyzji. Zrobię coś, czego nie powinienem robić. Pokażę ci pytanie. Widziałeś pytanie? Tak. Decyzję, rozumiem, podjąłeś słuszną. Tak jest. Wygrałeś 30 tysięcy złotych. Co? To dużo pieniędzy. Pytanie pewnie, czy ją zdradził na stówę. Dużo, dużo. Do czego ci dadzą się te pieniądze? 30 tysięcy złotych. Aha. A może jest jakaś specjalna okazja? Tak jest, szykuję się. W tym momencie. Okej. Chyba tak, Amy, no. To jest. O nie. Ty mówił, że nie chce. Chciałem się zapytać, Sylwia. Zerwie z nią? Czy wyjdzie za mnie? Tak. Teraz wielkie brawa, proszę państwa. Co? Gdzie pytanie, czy ją zdradził? Gdzie pytanie? Państwo są świadkami, miliony widzów, rodzina. Gratuluję. Gratuluję wszystkich dobrych decyzji. Dziękuję, dziękuję, gratuluję. Wielkie brawa, proszę państwa. Tego jeszcze nie było. Dzięki, Malik. Czy lubisz obserwować? No nie mów. W domu na pewno żadnego problemu nie będę miał.
Dziewczyna mnie rozumie. Akceptuję takiego, jaki jestem. Nie zmienię się po prostu. Pytania nie były dla mnie zaskoczeniem, bo spodziewałam się takich pytań. A na zaręczyny to oczywiście bardzo miłe i wielkie zaskoczenie. I bardzo się cieszę z tego powodu. Mówię jak od zabliwiona. To na pewno zmienię kilka rzeczy. Nie będzie zwracał już? Tak często? Ale nie całego siebie. Dobra. To się ceni. Ja pierdzielę. Nie, no widzowie, to jest jakiś skam ten program. Bezrobotny piłkarz, po strach każdej wsi, przyszły ojciec dwójki synów, biorący 30 zł na zabawę od matki. Dziewczyny wokół niego muszą być honorowe, on może wyzykać wszystkie laski. Jego żona ma siedzieć i gotować w domu. I chłop ma tego na awatarze, jak on się nazywa. Ale taki odcinek średni. Czemu nie odpowiadali pomidor? Co ty pieprzysz? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!